Witamy Państwa w firmie Energy Gas Polska. Dzisiaj przedstawiam montaż instalacji STAG w Toyocie Highlander z silnikiem o pojemności 3,3 litra. Silnik jest to V6 o mocy 175 koni. W samochodzie został zamontowany reduktor AC STAG R02 Twin. Jest to nowy produkt STAGa. Jest to jednostopniowy dwuprzepływowy reduktor STAGa o oznaczeniu R02 Twin. Cechuje się cechami wyróżniającymi reduktor są jego małe gabaryty oraz unikalna konstrukcja, na którą składają się 4 aluminiowe odlewy i 2 pokrywy, zabezpieczające przed wychładzaniem gazu, co gwarantuje doskonałą izolację cieplną dzięki unikalnej budowie. AC STAG R02 Twin bardzo szybko się nagrzewa. Reduktor STAG AC02 Twin został wyposażony w unikalny system AC Press, który podczas jazdy samochodem w różnych warunkach drogowych zapewnia stałe ciśnienie zasilania listew wtryskowych. Na uwagę zasługuje również fakt, iż stabilność jest gwarantowana i niezależna od ciśnienia wejściowego z butli gazowej. Nowością jest fakt, iż urządzenie mocowane jest tylko na jedną śrubę, co pozwala na montaż reduktora praktycznie w każdym położeniu. Uniwersalność urządzenia dopełnia system kolanek przyłączeniowych 3 AC Flex. Zaletami reduktora są niewielkie gabaryty, zwarta konstrukcja, doskonała wydajność termiczna, stabilność regulacji, odporność na zanieczyszczenia zawarte w gazie, stabilność jest niezależna od ciśnienia wyjściowego z butli, niskie spadki ciśnienia przy wysokich obciążeniach, mocowanie na jedną śrubę oraz system kolanek przyłączeniowych. Reduktor składa się tak naprawdę z 2 mniejszych reduktorów, dlatego nazywa się Twin, czyli bliźniak. Auto zostało wyposażone w elektronikę sterującą STAG Qmax, czyli komputer sterujący silnikiem sześciocylindrowym. Komputer sterujący znajduje się tutaj przy akumulatorze. Listwy wtryskowe, właściwie wtryskiwacze, sobie osiadły elegancko pod osłoną silnika. Ich praktycznie nie widać. Kawałek widać dalej tylko filtr fazy lotnej, filtr fazy ciekłej oraz nowy produkt STAGa, jakim jest reduktor AC R02 Twin. Przełącznik gazowy w samochodzie został zamontowany po lewej stronie kierownicy, w wolnej zaślepce, tutaj na górze. Wlew gazu został zamocowany pod klapką, obok wlewu benzyny. No a przez ten wlew tankujemy zewnętrzny zbiornik o pojemności 53 litrów, z czego używalnego gazu będziemy mieli około 47 litrów do wyjeżdżenia. Auto pali 13 litrów benzyny, gazu będzie spalać 15 litrów, koszt przejechania 1000 km na benzynie jest to 700 zł, na gazie raptem 360. Na każde 1000 km przejechanych na gazie względem benzyny oszczędzamy 340 zł. Zasięg tego auta na pełnym zbiorniku jest to 320 km, instalacja w Energy Gas Polska kosztuje 3600 zł, a w tym przypadku zwraca się po przejechaniu około 10 500 km. Dziękuję bardzo, ode mnie to wszystko. Zapraszam do Energy Gas Polska na montaż i serwis instalacji gazowych.